Od 1 stycznia 2024 roku wniosek o wiążącą informację stawkową możemy złożyć już wyłącznie w drodze elektronicznej z wykorzystaniem platformy e-Urzędu Skarbowego. Ministerstwo Finansów zapowiadało wielką rewolucję w tym zakresie. Zmiany dotyczyły nie tylko wiążącej informacji stawkowej, ale również VIA i VIT. Natomiast zmiany, które miały być wprowadzone, miały obejmować całe postępowanie, wskazywać, że wyłącznie elektronicznie będziemy mogli obsługiwać wnioski o wiążącą informację stawkową za pośrednictwem dostępnej już dla podatników platformy e-Urzędu Skarbowego, w tym wszystkie pisma, wezwania, odwołania czy inne rozstrzygnięcia, które pojawiałyby się w zakresie postępowania zainicjowanego wnioskiem o wiążącą informację stawkową. Ta wielka rewolucja okazała się jednak nieco mniejsza. Warto bowiem zwrócić uwagę na fakt, że już przed 1 stycznia możliwe było składanie wniosków m.in. o wiążącą informację stawkową w drodze elektronicznej, tylko tyle, że za pośrednictwem platformy ePUAP. Zmieniło się zatem narzędzie. Pytanie, czy zmienił się zakres elektronicznej obsługi tych postępowań. Tutaj również wydaje się, że zmiana jest nieco mniejsza, ponieważ w przypadku złożenia wniosku w drodze elektronicznej ePUAP-em podatnik mógł wyrazić zgodę na obsługę elektroniczną, otrzymywanie korespondencji również elektronicznie, w tym wszystkich rozstrzygnięć. Jedyna różnica była taka, że dotychczas możliwa była rezygnacja z obsługi elektronicznej wniosku. Podatnik mógł zażądać, aby korespondencja z KIS-u przychodziła do niego również w drodze papierowej. W tej chwili wnioski o wiążącą informację stawkową będą obsługiwane już w całości wyłącznie przez platformę e-Urzędu Skarbowego. Ministerstwo Finansów zapowiadało, że z dniem 1 stycznia pojawia się nowa funkcjonalność na tej platformie. Konieczna będzie aktualizacja danych podatnika m.in. poprzez wskazanie adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu. Dotychczas te dane nie były niezbędne, natomiast w tym zakresie zmieniły się przepisy ustawy o VAT i konieczne będzie wskazanie we wniosku również tych danych identyfikujących podatnika, tak żeby ten kontakt z podatnikiem był łatwiejszy. Natomiast jeśli chodzi o samą funkcjonalność, pozostawia ona wiele do życzenia, ponieważ sam wniosek o VIS do tej pory przygotowany w formie formularza liczącego prawie 4 strony zawierał bardzo dużo szczegółowych pól, które podatnik był zobowiązany wypełnić, aby KIS otrzymał pełną informację dotyczącą towaru czy usługi, o którą podatnik pyta, w zakresie jej klasyfikacji. W tej chwili wniosek o VIS obejmuje w praktyce 3 pola, w tym przede wszystkim dane dotyczące wnioskodawcy oraz pole odpowiadające za tak zwaną treść wniosku. W tym polu w domyśle powinniśmy wkleić wszystko to, co było ujęte w obowiązującym do końca ubiegłego roku formularzu o wiążącą informację stawkową, przy czym nie jest to tylko opis towaru czy usługi, nie jest to tylko opis stanowiska, ale również szereg bardzo konkretnych danych dotyczących statusu podatnika czy klasyfikacji towaru, które były objęte pierwotnym wnioskiem. W przypadku innych funkcjonalności dostępnych na e-urzędzie, w przypadku dotyczących darowizn, formularz dostępny pierwotnie został niejako przeformułowany i podatnik może złożyć taki wniosek, zawiadomienie za pośrednictwem e-Urzędu, wypełniając poszczególne pola, które wymuszają podanie wszystkich niezbędnych danych, których podatnik sam z siebie może nie wiedzieć, że są one obowiązkowe w przypadku danego wniosku czy zgłoszenia, jednocześnie sygnalizując błędy i wskazując, które pola są niezbędne. W przypadku OWIS Ministerstwo Finansów wydaje się poszło na skróty, ponieważ dodało dodatkową funkcjonalność w postaci możliwości załączenia dotychczasowego wniosku o VIS w formie zwykłego formularza jako dodatkowego załącznika do tej funkcjonalności, która została udostępniona na e-Urzędzie Skarbowym, czyli de facto w ten sam sposób będziemy składać wniosek o VIS, natomiast załączać go już nie ePUAP-em, ale przez platformę e-Urzędu Skarbowego. Czy w praktyce zatem ta rewolucja faktycznie przewiduje rewolucję? Wydaje się, że po stronie podatnika żadnego ułatwienia w tym zakresie nie będzie, ponieważ jeżeli podatnik nie zauważy, że może, ale nie musi, załączyć dotychczasowego formularza o VIS, w którym faktycznie będzie niejako zmuszony udzielić odpowiedzi na wszystkie niezbędne KIS-owi pytania, może zdarzyć się sytuacja, że wypełni tylko niezbędne pole, mianowicie treść wniosku, nie załączając wszystkich niezbędnych informacji, a wniosek o VIS zamiast być rozpatrzony szybciej, sprawniej i wygodniej dla podatnika, będzie krążył między podatnikiem a KIS-em wraz z kolejnymi wezwaniami do uzupełnienia braków, których można by uniknąć, gdyby podatnik od razu wypełnił w nowej funkcjonalności
wszystkie niezbędne pola.